Dużo radości i szczęścia wszystkim kobietom w dniu ich święta życzy sponsor audycji Kwiaciarnia Kaprys i Kaprys Plus. Kwiaty to najlepszy prezent dla kobiety na Dzień Kobiet. No myślę, że tak, bo kobiety kwiaty lubią przeważnie, tak? Jakieś konkretne? Myślę, że zależy od kobiety. A kiedyś królowały goździki, dzisiaj? Raczej róże. Czy jakieś życzenia chciałby pan złożyć swojej kobiecie? No to prywatnie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to odpowiedni prezent. Zwłaszcza w dzisiejszym dniu. Dlaczego? No dlatego, że kwiaty zawsze sprawiają kobiecie dużo radości. A dlaczego akurat róża? A ta róża to akurat jest do mojej babci na cmentarz, a żona już kwiatek dostała. To może jakieś życzenie dla żony w takim razie? Kochanie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No, oczywiście, najlepszy. Dlaczego? Dlaczego? No, są ładne, tak jak piękne kobiety, nie? A dlaczego róże? Dlaczego róże? Chyba najpiękniejsze z kwiatów. Czy chciałby pan złożyć swojej dziewczynie, kobiecie jakieś życzenie? No, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby była zawsze szczęśliwa. No myślę, że tak. No bo co można innego dać kobiecie? Nie, słodycze to tak... Nie, nie pasuje. A dlaczego akurat róża? Nie mam pojęcia. No tak jakoś tradycja chyba, nie? Dlaczego kwiaty są takim dobrym prezentem? Czy to jest prezent? Widzi pan, ja już mam 70 i mam troszeczkę jeszcze utarte stare przekonania. Zawsze były kwiaty po prostu. Kiedyś królowały goździki, a dzisiaj? No dzisiaj różnie to bywa. Dzisiaj to różnie bywa. Bo dzisiaj to i goździki. Ja akurat biorę róże i akurat biorę doniczkowy. Dzisiaj kwiaty kupowane przez mężczyzn to przede wszystkim róże, ale dużym powodzeniem cieszą się również tulipany. Także te kwiaty są najbardziej dzisiaj tutaj przez naszych klientów pozyskiwane. Mogę dodać, że tulipanów nam zabrakło, czekamy za nową dostawą, także lada moment dojedzie świeży, nowy tulipan. Krują bukiety czy pojedyncze kwiatki? Dla tych wyjątkowych kobiet, tych najbliższych sercu, z reguły są to bukiety piękne, gdzie tak naprawdę ilość nie gra roli, jest to 20-30 i więcej. A jeżeli chodzi o te kobiety pozostałe, czyli mamy, siostry i tak dalej, są to pojedyncze kwiatki, różyczki z przybraniem tudzież tulipany. Sponsorem programu była Kwiaciarnia Kaprys i Kaprys Plus.